Dwudniowego jarmarku świątecznego i mamy nadzieję, że to przyjmie się w naszym mieście i będziemy świętować te jarmarki coraz częściej, coraz więcej dni i będziemy się super bawić i cieszyć atmosferą świąteczną. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia i jutrzejszego jest Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki, czyli Szkoła Podstawowa nr 1, Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, co tam jeszcze? Moja skromna osoba, tak, oraz oczywiście wsparcie duże finansowe Urzędu Miasta i Gminy, ale także przyłączyła się w tym roku do nas Szkoła Podstawowa nr 4, czyli Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki, która właśnie wpadła na pomysł zorganizowania biegu mikołajkowego. Dobry Państwu, bardzo się cieszymy, że tylu tutaj nas jest na dzisiejszym krotoszyńskim rynku. Tak jak już powiedziała Monika Kwiatkowska, dzisiaj rozpoczyna się dwudniowy jarmark krotoszyński bożonarodzeniowy. On zbiega się, proszę Państwa, zbiega się razem z rozpoczęciem Adwentu. W związku z tym ja życzę Państwu na ten okres adwentowy, abyśmy się wszyscy razem i sobie i Państwu tego życzę, tak prawdziwie do tych świąt Bożego Narodzenia przygotowali. Szczególnie duchowo, ale także pod tym ludzkim względem, tym zakupowym, tym związanym ze sprzątaniem, z zakupami, z gotowaniem. I proszę Państwa, przede wszystkim nam razem życzę, aby był to czas pokoju, szczególnie w naszym mieście, zgody między ludźmi, ustania wszelkich sporów, waśni, konfliktów. Zapomnijmy o tym i przygotowujmy się do Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego Państwu i miłej zabawy dzisiaj na krotoszyńskim rynku. I oczywiście jarmark bożonarodzeniowy, który to już Pani Moniko, 8, uważam za otwarty. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Ja również przyłączam się oczywiście do tych świąt. Myślę, że najlepszym sposobem świętowania, zwłaszcza przed takimi świętami, które wiążą się z próbowaniem i smakowaniem różnych potraw, najlepszym sposobem jest, myślę, że
zainaugurowania go biegiem. Więc bardzo serdecznie witam wszystkich Mikołajów, wszystkich biegaczy. W każdy bieg wpisana jest odrobina rywalizacji, ale myślę, że dzisiaj to nie jest najważniejsze. Dzisiaj liczy się tylko atmosfera i dzisiaj każdy, kto uczestniczy w tym biegu, jest zwycięzcą. Proszę Państwa, życzę wszystkim samych tylko pozytywnych emocji i tak jak pani wicedyrektor Sławomira Kalak powiedziała, uczcimy ten czas przedświąteczny właśnie zabawą, takim miłym gestem, pobytem, wspólnym spędzeniem czasu. Wszystkiego Państwu dobrego. Dziękuję bardzo i uważam dzisiejszy bieg Krasnala Mikołajakowy za otwarty i życzę, aby było ciepło, aby było gorąco i czas już myślę, że zacząć. Nasze dziękuję Mikołajki bardzo. Biegną w koło rynku. 3, 4, start! W tym roku Stowarzyszenie Krotoszyńska Gospoda Czwórka przygotowała symboliczne plakietki dla Mikołajów, którzy przebiegną, myślę, to jedno okrążenie w koło rynku. Thank you.
Ty wiesz, że w Twój synek nas wybawić ma od złego. Czy Ty wiesz, że Twój mały chłopiec niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w Jego oczy, najświętszą